Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmiku. Dziś zapraszam Was na 5 dni i 5 moich codziennych stylizacji. Wiem, że część z Was lubi tego typu filmiki, mam nadzieję, że ktoś z Was czymś się zainspiruje, coś Wam się spodoba. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. No dobrze, moi drodzy, zaczynamy, lecimy z pierwszą stylizacją. Dzisiaj mamy przepiękną pogodę, zresztą widać, jest cudowne słońce, ale słuchajcie, jak to na jesień przystało, jest też potwornie zimno z rana, a ja za moment wychodzę, więc postanowiłam, że sweter dzisiaj obowiązkowo uwielbiam, jesień i zimę za swetry, zresztą wy o tym już doskonale wiecie, w mojej szafie jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo i dzisiaj mam na sobie sweter z Zary. Ten sweter ma już kilka dobrych lat, to jest taki odcień szarości połączonej z zielenią. Jak widzicie, sweter jest dosyć krótki, ale za to ma długie, bufiaste, fajne rękawy. No i to, co mnie w nim urzekło, no to oczywiście ten motyw. Może będzie tak lepiej widać. Zobaczcie, mamy tutaj o fiolet, zieleń, złoto, takie cekiny, perełki, kuleczki, czarne, złote. No jest tutaj tego naprawdę bardzo dużo, ale przez to ten sweter też super się prezentuje. Jak widzicie, włosy związane w koczek, kolczyki tylko perełki, żadnej innej biżuterii oprócz pierścionka, który jest ze sklepu Wetsy. Też bardzo często ten pierścionek pytacie. No i teraz tak, do swetra założyłam sobie jeansy z wysokim stanem, szare. Zobaczcie, pod spodem mam oczywiście bokserkę białą. Jeansy szare, takie przecierane z dziurami, to są jeansy, które są ze sklepu CandyTM. Też czasami o nie pytacie, świetna jakość jeansów, bardzo fajnie leżą, bardzo fajnie dopasowane. No i tak jak widzicie, mam ciężkie wojskowe buty. Wojskowe, no. Czarne buty, wiązane, takie powiedziałabym buciory, o, że tak powiem, ale ja uwielbiam, słuchajcie, uwielbiam takie buty, długo ich szukałam i wysłała mi je siostra mojego Massimo, Daniela, z Włoch, więc nie pytajcie, gdzie można je kupić, albo takie podobne buty. Te bardzo mi się spodobały, no i cieszę się, że Daniela mogła mi wysłać właśnie te buty, także trochę na nie czekałam. No dobra, i teraz założę resztę i pokażę Wam, jak prezentuje się w całości do wyjścia. Okej, jestem już gotowa. Jak widzicie, założyłam sobie moją nową ramoneskę z Zary. Pokazywałam Wam ją w ostatnim haulu tutaj na moim kanale. Do tego okulary czarne z Lux Brille. Proszę bardzo. I torebka, moja nowość, w sumie to nowość w mojej szafie, torebka Michael Kors, model Manhattan w wersji mini. I jestem gotowa w takim rockowym stylu, bardzo proszę. Buciory, kurtka, sweter, przecierane jeansy, fajne okulary, fajna torebka. I tak prezentuje się oto pierwsza stylizacja. That you're up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. You're playing it big time. You're feeding me lies. Everyone has been bugging me to sever the ties. But I would never, ever, ever would have believed them. No reason. Sometimes the truth is hard to see. Wczoraj było na rokowo, jak to powiedział mój Massimo, a dzisiaj jest na karmelowo. Założę się, że większość z Was uwielbia właśnie ten odcień, wszelkiego rodzaju kolory związane z brązami i nie tylko, właśnie w sezonie jesiennym. I powiem Wam szczerze, że ja też tak mam. Też bardzo lubię kolor karmelowy jesienią i zimą. Dzisiaj mamy kolejny dzień z przepiękną pogodą, chociaż jest przed 10 i mamy tylko 8 stopni, więc dosyć zimno.
ale przyświeca piękne słońce, więc to też stawia na nogi. A my dzisiaj też kręcimy daily vlog, więc pewnie w tym wydaniu zobaczycie mnie właśnie w filmiku. No ale przechodzimy do tego, co mam dzisiaj na sobie. Więc tak, zaczynamy od golfu. Golf, przepiękny karmelowy golf, jest ze sklepu Massimo Dutti, mój ostatni nabytek. Karmelowy pasek Pinko, jak widzicie, mam tutaj znowu podkoszulkę, podkoszulek, jak zwał, tak zwał. Granatowe jeansy z Zary, proste granatowe rurki i zamszowe botki. Mam nadzieję, że to widać. Czekajcie, stanę sobie tutaj w słońcu. O, zamszowe botki, takie rude ze sklepu Savai. I teraz założę resztę. Zobaczycie, jak będę się prezentować już w takim finalnym looku. No i jestem już gotowa do wyjścia. Tak się prezentuję. Proszę bardzo. Taram, taram. I już Wam mówię, okulary. Okulary doskonale znacie, są ze sklepu Look z Brylę, brązy, złoto, karmelowy odcień. Bardzo lubię te okulary. Założyłam sobie oczywiście płaszcz. Płaszcz ze sklepu Colin, który też już mogliście widzieć jakoś ostatnio w jednym z moich filmików. Płaszcz, który ma dosyć dużą domieszkę wełny, więc jest całkiem ciepły, mimo tego, że jest cienki. Oczywiście ma też tutaj pod spodem podszewkę. No i powiem Wam szczerze, że bardzo mi się podoba to połączenie karmelowego odcienia z tym ostrym, różowym kolorem, który podkręca całą stylizację. Torebka zamszowa, Pinko, którą też już bardzo dobrze znacie. I tyle. I mogę uciekać, nakręcać dzisiejszy daily vlog. Lucky, lucky, lucky me. To już trzecia stylizacja. Podobno kolor zielony jest kolorem najmodniejszym w tym sezonie, więc dzisiaj postanowiłam, że ubiorę się troszkę w takich barwach. Nawet słuchajcie, zrobiłam sobie taką zieloną kreskę tutaj na powiece. Mam na sobie sweter, ciepły sweter zielony z takimi właśnie, jak widzicie, złotymi elementami. One są takie złoto-zielone. Sweter jest ze sklepu Sfera i kupiłam go kilka lat temu. Bardzo dobrze się nosi, bardzo dobrze się sprawdza. Następnie dżinsy. Dżinsy przecierane, też zielone, są z Zary i mają kilka lat, i moje nowe kozaczki, jak ja to mówię, filcowo-gumowe kozaki, idealne na spacer do parku, bo zaraz właśnie tam się wybieramy. Kozaki są ze sklepu Trussardi, co prawda teraz nie widzicie ich zbyt dobrze, ale pokażę Wam je w holu, zobaczycie wtedy co i jak. No i słuchajcie, zakładam resztę i pokażę Wam, jak wyglądam w całości. Gotowa. Okulary obowiązkowo na spacer. Dzisiaj mamy przepiękne słońce i z rana były tylko 2 stopnie. Okulary ze sklepu Lux Brille. Ramoneska z Zary, którą też już znacie. Torebka moja nowa od Michaela Korsa. I żeby nie było tak zielono, to postanowiłam, że założę sobie fioletowy szalik mojego Massimo. No i słuchajcie, prezentuję się właśnie tak. Jedziemy na spacer. Korzystamy z pięknej pogody. Moi drodzy, dzisiaj stawiam na kolor, co zresztą widać, ale też na wygodę. Czeka mnie dzień załatwiania spraw. Jak to się mówi, na mieście, czyli będzie dużo jeżdżenia, urzędy, bank, zakupy i cała reszta, więc muszę czuć się wygodnie, muszę mieć wygodne ubranie, buty i całą resztę. No i słuchajcie, postawiłam dzisiaj na mój ulubiony kolorowy sweterek od marki Benetton. Co prawda nieco gryzący, bo jest to sweter moherowy, ale daje radę. Jeansy. Wygodne dżinsy ze sklepu Candy Tam, takie właśnie granatowe, przecierane buty, też oczywiście sneakersy, moje trampki jesienno-zimowe od marki Love Moschino,
które zresztą uwielbiam. No i teraz dokończę całą stylizację i pokażę Wam, jak wygląda. Dopełnieniem całej stylizacji jest ten oto miodowy trench od marki Holistic, który Wy już też bardzo dobrze znacie. Zawiązałam go sobie tutaj z tyłu. Taki luźniejszy look, co prawda klasyk, no bo wiadomo, trench to jest taka klasyczna rzecz, którą warto mieć w swojej szafie. No ale widzicie, nawet fajnie wygląda, jeśli chodzi o połączenie z takimi sportowymi butami, z jeansami, jakimś sweterkiem. Moja ostatnio ukochana torebka Michael Kors, którą noszę po prostu cały czas namiętnie i uwielbiam. I tak właśnie się prezentuję dzisiaj na załatwianie spraw, na jazdę po mieście, wygodnie. Z odrobiną koloru. No dobrze, moi drodzy, czas na ostatnią stylizację, piątą, i dzisiaj mam na sobie sukienkę. Proszę bardzo, sukienkę z mojito, która ma już kilka dobrych lat. Ona jest w sumie dosyć cienka, taka powiedziałabym warstwowa, ale idealna na jesień, bo przede wszystkim te kolory, zobaczcie. Pomarańcze, zielenie, odcienie właśnie takiego żółtego, beżowego. Bardzo fajnie wygląda, zresztą na moim Instagramie też już mogliście widzieć tę sukienkę, ale ponieważ jest dosyć zimno, to założyłam sobie na nią sweter. Sweter moherowy, który jest ze sklepu Patrycja Aryton z zeszłego roku i to jest góra od dresu. Takiego dresu, który część z Was nazwała babcinym. Ale mi się ten dres bardzo podoba. Mimo tego, że jest fatalny w użytkowaniu, ze względu na te wszystkie swoje kłaczki, które zostawia, chociaż nie gryzie. Także dzisiaj powiedziałabym sukienka, sweterek. Założyłam sobie również te moje kozaki, które ostatnio widzieliście, kozaki marki Trussardi, właśnie w takim zielonym odcieniu, zielono-czarnym odcieniu. O, teraz fajnie je widać. Kozaki na płaskim obcasie, cieniutkie rajstopy i pokażę Wam, co jeszcze zakładam na siebie jako dopełnienie całej stylizacji. I dziś znowu ramoneska, oczywiście obowiązkowo okulary. Ramoneska z Zary, ostatnio jestem w niej zakochana i noszę ją praktycznie non-stop, zresztą sami widzicie. Tak się prezentuje w całości torebka Michael Kors, którą też już znacie, model Manhattan. I mogę lecieć, wreszcie zrobić sobie paznokcie. Czas najwyższy. Także słuchajcie, tak na luzie, troszeczkę kobieco, dziewczęco, na luzie, wygodnie, wygodne buty do samochodu, w miarę ciepło, okulary są. Także ostatnia stylizacja z tego filmu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się oczywiście w kolejnych publikacjach. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Bye.